Rok akademicki 2020-2021 był 12 dla Instytutu Teologicznego, a dla Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego jubileuszowym 25. po odnowieniu struktur Kościoła Rzymskokatolickiego na Ukrainie. Studia rozpoczęły się we wrześniu, a zakończyły w maju, we wrześniu 2020, w maju 2021. Prowadzone były w 80% wersji online oraz, jeżeli to było na żywo, to z troską o zachowanie reżimu sanitarnego. Uroczysta inauguracja roku akademickiego transmitowana online rozpoczęła się 18 września mszą świętą, której przewodniczył Jego Ekscelencja ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, również głoszący homilię. Następnie w trakcie uroczystej akademii po powitaniu gości wykład inauguracyjny pod tytułem Dojrzewanie świętości poprzez cnoty lub męczeństwo wskazania świętego Jana Pawła II wygłosił ojciec profesor doktor habilitowany Zdzisław Kijas, franciszkanin, serafikum z Rzymu i również z krakowskiego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. W treść wykładu wpisały się trafnie słowa homilii: przyjmijcie duchowe przesłanie waszych błogosławionych, świętego Jana Pawła II, zamieszczone na zaproszeniu na tegoroczną inaugurację, nawiązujące do błogosławionych archidiecezji lwowskiej, świętego arcybiskupa Józefa Wilczeckiego i świętego księdza Zygmunta Gorazdowskiego. Akademia inauguracyjną, w trakcie Akademii Inauguracyjnej doceniono dobrą naukę i właściwą postawę studencką 3 studentów świeckich i 3 duchownych, immatrykulacji nowych 3 studentów kursu A, czyli studentów kleryków, i 3 studentów kursu B, czyli Instytutu, dokonał ksiądz rektor Piotr Brzeski, a indeksy wręczył ksiądz arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Jak co roku liturgię przy świętej inauguracyjnej przygotowali klerycy, natomiast studenci świeccy czytanie, śpiew psalmu, modlitwę wiernych i dary ofiarne. W tym roku sympozjum inauguracyjne pod tytułem Misyjność – chrystologiczną naturą Kościoła – perspektywa w stulecie urodzin świętego Jana Pawła II odbyło się 19 września. Prowadzone było online, a jego ciekawostką mogło stać się kościelne pochodzenie prelegentów, przedstawicieli 4 zakonów – franciszkanin, konwentualny, werbista, oblat, salwatorianin i 1 kapłan diecezjalny. W roku 2020-2021 w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchowym studiował 18 kleryków, natomiast w Instytucie Teologicznym 41 studentów. Tym samym wraz ze studentami 2-letniego studium pod nazwą Katolickie Poradnictwo Rodzinne liczba wszystkich studentów rzymskokatolickiego środowiska uczelnianego wynosiła 73. Grono osób prowadzących zajęcia razem i w Instytucie, i w seminarium, i na studium Katolickiego Poradnictwa Rodzinnego to łącznie 76 osób, z czego prowadzących z Polski 24 osoby. Jeśli chodzi o kapłanów, z krakowskiej diecezji 2, z sandomierskiej 3, z rzeszowskiej 4, z przemyskiej 3, z radomskiej 2, z częstochowskiej 1, z siedleckiej 1, z tarnowskiej 1, z bielsko-żywieckiej 1, a także 3 ze zgromadzeń zakonnych oraz 3 osoby świeckie. To też dla pewnej statystyki, spośród całej liczby wykładowców 46 to kapłani, 2 osoby konsekrowane, 20 osoby świeckie. Z Ukrainy pracowało 45 osób, z tego z archidiecezji lwowskiej 13 kapłanów, 15 osób świeckich, 1 osoba konsekrowana, natomiast spoza archidiecezji 3 osoby. Podjęta inicjatywa w ramach ogłoszonego przez Konferencję Episkopatu Ukrainy Roku Świętości Małżeństwa i Rodziny zorganizowania 2-letniego studium pod nazwą Katolickie Poradnictwo Rodzinne wraz z kursem metod rozpoznawania płodności została zwieńczona zaliczeniami i egzaminami 31 studentów, którzy otrzymali dyplom ukończenia tej nowej specjalizacji przy współpracy naszej i Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W roku akademickim 2020-2021 zorganizowano w Instytucie Teologicznym kolejnych 4 sympozja naukowe. Od początku Instytutu, istnienia Instytutu, tych naukowych sympozjum jest już 59. Dziękujemy za uczestnictwo i zaangażowanie prelegentów, szczególnie kiedy sytuacja zmusza do pracy online. Pierwsze wspomniane. Sympozjum inauguracyjne Misyjność chrystologiczną nadrą Kościoła. Drugie. Sympozjum teologiczno-pastoralne pod nazwą Znaczenie chrześcijańskiego powołania dla misyjności Kościoła. To w roku modlitw do powołania do kapłaństwa i do życia zakonnego. Trzecie.
w marcu Biblia Księgą Wiary, siódma edycja i czwarte Filozofia dla teologów, tradycyjne sympozjum, już 20 edycja. Rzymskokatolickie Towarzystwo Teologiczne na Ukrainie jako reaktywowanie tradycji dziedzictwa Polskiego Towarzystwa Teologicznego we Lwowie zaprosiło w tym roku na 3 sesje naukowe. Pierwsza w listopadzie wokół doktoratu naszej absolwentki pani Orysia Uska, apologetyczny wymiar chrześcijańskiej edukacji religijnej wobec współczesnych przemian kulturowych w Europie. Drugie spotkanie również wokół doktoratu pana Andrija Jastrzębskiego, stosunek młodzieży szkół średnich do małżeństwa i rodziny, studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań młodzieży w szkołach z nauczaniem w języku polskim na Ukrainie. I trzecie spotkanie online z księdzem rektorem dawnym seminarium Grudka Podolskiego, który dzisiaj przebywa jako misjonarz w Burkina Faso. Problematyka życia małżeńskiego i rodzinnego w Burkina Faso. Egzamin Ex Universa Teologia przeprowadzono w Instytucie Teologicznym po raz siódmy. Przystąpiło do niego troje studentów. Otrzymali oni dyplomy Instytutu i także otwarcie na obronę pracy magisterskiej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. W roku akademickim 2021 dwóch absolwentów seminarium archidiecezji lwowskiej, diakon Anton Labaj i diakon Nazar Zuzak, zdał egzamin magisterski na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Kolejny, 14 tom rocznika naukowego Instytutu Teologicznego zawiera teksty autorów związanych z Instytutem Teologicznym. Zorganizowano w tym roku akademickim 3 wystawy papieskich obrazków tzw. Santini Bożego Narodzenia i Wielkanocy z 26 lat pontyfikatu św. Jana Pawła II oraz wystawę biblijną i misyjną. Zakończenie roku akademickiego odbyło się 15 maja 2021 na żywo. Msza Święta, Litania Loretańska, Litania do Świętego Józefa, możliwe zdanie niektórych egzaminów oraz naukowy bieg na orientację po brzuchowickim terytorium. W roku akademickim 2021 biblioteką i czytelnią Instytutu na miarę możliwości kierował magister Roman Potykiewicz przy współpracy księdza magistra licencjusza Andrzeja Jakubczaka, uzupełniając, porządkując posiadane zbiory. Magister licencjusz już niedługo, bo we wrześniu będzie się szła się zapewne doktoratem, Liubow Kondrak, kierowała pracą sekretariatu. Kierowcą Instytutu nadal był pan magister Wasyl Buczkowski. Jako środowisko akademickie archidiecezji lwowskiej wyrażamy podziękowanie Jego Ekscelencji księdzu arcybiskupowi Mieczysławowi Mokrzyckiemu za pomoc, modlitwę i błogosławieństwo dla naszych uczelni. Dziękujemy za pomoc komendantowi Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, generałowi Robertowi Rogozowi, a przede wszystkim dobroczyńcom Instytutu, za których systematycznie sprawowana jest msza święta. Wszyscy uczący i uczący się w Instytucie Teologicznym i w Seminarium Duchowym dziękują Panu Bogu za łaskę zdrowia, duszy i ciała w roku akademickim 2021, jednocześnie prosząc o dar życia wiecznego dla zmarłego 27 października 2020 roku naszego wykładowcy prawa wyznaniowego, księdza magistra licencjusza Igora Korzydło. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Przez wstawiennictwo świętego arcybiskupa Józefa Wilczewskiego wypraszamy u Boga w Trójcy Świętej jedynego błogosławieństwo na rok akademicki 2021-2022, przyjmując do serca wskazania patrona Instytutu Świętego Arcybiskupa Józefa Wilczewskiego. Służy Bogu najlepiej, kto używa wszelkich władz, duszy swojej, całej swojej wiedzy, majątku, wpływu i stosunków swoich, aby Boga nie brakło ani w rodzinach, ani w prawodawstwie, ani w szkole, ani w uczonych akademiach i w głębokich zagadnieniach społecznych i w licznych zebraniach i w wielkich interesach. Dziękuję serdecznie. Konkluzją już minionego roku akademickiego niech będzie wręczenie nagród za, jak to było wspomniane, właściwą postawę studencką i dobrą naukę. W tym roku z księdzem rektorem ustaliliśmy jako kapitułat nagrody.
4 nagrody dla studentów duchownych i 4 nagrody dla studentów świeckich. Oczywiście należy wyraźnie wspomnieć, że nagrody są w